Zapraszamy na podcast Pawła Piszczka pod tytułem Polski Program Rakietowy. Podcast odbywa się w ramach cyklu slajdowisk Podróże z historią w tle, organizowanych przez Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury Norwida w partnerstwie z Małopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Rawelin. Polski Program Rakietowy trwał od końcówki lat 50. do lat 70. W ramach tego programu wykonana została seria rakiet badawczych, które miały służyć głównie do badania atmosfery. Ale zanim zaczniemy mówić o polskim programie rakietowym, opowiemy trochę o jego korzeniach. Jak zwykle u podstaw większości technologii istnieje technologia wojskowa. Oczywiście w latach 30. prym, jeżeli chodzi o badania, wiedli Niemcy. I w połowie lat 30., dokładnie w roku 1936, na wyspie Uznam powstał ośrodek Peneminde. Po początkowych sukcesach tego ośrodka, prace na początku II wojny światowej zostały dość mocno wstrzymane, z tego względu, że w momencie, kiedy ktoś odnosi sukcesy, nie zawsze zabezpiecza swoje tyły i Hitler uznał, że można troszkę przykręcić kurek z pieniędzmi, ponieważ zarówno kampania w Polsce, jak i na Zachodzie pokazywała, że nie do końca potrzebne są rakiety. Dlatego dopiero pierwszy udany start rakiety V2 odbył się w 1942 roku i od razu ten ośrodek przykuł uwagę aliantów. 18 sierpnia 1943 roku ośrodek Peneminde został zbombardowany. Natychmiast po tym bombardowaniu, jak tylko Niemcy zorientowali się, że może być w każdym momencie spenetrowany przez lotnictwo przeciwnika, na jesieni 1943 roku ośrodek badawczy został przeniesiony na poligon Pustków. Jest to okolica Dębicy. I to jest pierwszy ślad, który możemy na własne oczy zobaczyć, jeżeli chodzi o technikę rakietową. Miejscowość jest 143 km od Krakowa, także w każdym momencie można tam sobie podjechać i zobaczyć. Jest utworzony ośrodek do zwiedzania. Zostały niewielkie elementy dotyczące wyrzutni rakiet V2, dużo większe dotyczące pocisków V1, które możemy sobie zobaczyć na tym poligonie. I to jest pierwszy ślad niemiecki, który dotyka naszego polskiego programu rakietowego. Drugi ślad jest bardziej takim śladem propagandowym, czyli to są rosyjskie rakiety Katiusza. Każdy film dokumentalny z II wojny światowej, który mówi o froncie wschodnim, pokazuje atak Katiusz, masowy atak rakiet na stanowiska niemieckie, które według propagandy w każdym momencie mogły ulegały zniszczeniu ze względu na ogromną siłę rakiety Katiusza. Tutaj zrobimy sobie przeskok do lat 50., do końca lat 50., ponieważ w tym momencie Polska postanowiła dołączyć do grona państw, które posiada technikę rakietową. Przy czym mimo warunków, które panowały w tamtym czasie, jakby ta tendencja dołączenia do programu rakietowego była tendencją oddolną. Powstało Polskie Towarzystwo Astronautyczne, które zaczęło szukać, dzisiaj byśmy to nazwali sponsorów, ale tak naprawdę szukało pieniędzy i ośrodka badawczego, który sfinalizuje i sfinansuje możliwości badania. Pierwsze próby zainteresowania Uniwersytetu Jagiellońskiego niestety były nieudane, natomiast Akademia Górniczo-Hutnicza wyraziła chęć do uczestniczenia w tym programie. W końcówce lat 50. pierwsze próby, i tu wracamy do śladu rosyjskiego, bazując na rakietach Katiusza, odbywały się na terenie Agiechu. Po początkowych próbach uruchamiania silników rakietowych nieudanych, w końcu udało się odpalić pierwszy silnik, który zerwał się z hamowni, uderzył w drzwi, wywalił deskę i wpadł do nieczynnej kotłowni. I to był pierwszy punkt, w którym stwierdzono, że próby na terenie Agiechu w środku miasta nie są najlepszym rozwiązaniem i trzeba było sobie znaleźć inne miejsce na hamownię.
Zaczęto rozglądać się za takimi miejscami i padła propozycja wzięcia pod uwagę Fortu Raisko. Niestety Fort Raisko jest dużym obiektem i koszt adaptacji byłby spory, dlatego był też drugi fort wzięty pod uwagę, czyli Fort Burridge. W Forcie Burridge zaczęto przeprowadzać próby nad silnikami rakietowymi w fosie. Dzięki temu mieliśmy zarówno wały, które chroniły nas przed ewentualną eksplozją, natomiast obserwacja samego procesu spalania się paliwa rakietowego mogła być przeprowadzona z kaponiery rewersowej i tam zza pancerza, który służył do obrony fortu, można było oglądać to, co się dzieje w fosie. Dzięki temu ludzie, którzy przeprowadzali te eksperymenty, byli zabezpieczeni i była bardzo mała możliwość, że w momencie, gdyby eksperyment się nie powiódł, gdyby poszło coś nie tak, żeby jakieś osoby postronne były ranne. Ale niestety rzeczywistość, jak zwykle, bywa troszkę przewrotna i jedna z pierwszych prób, która miała się odbywać na terenie fortu, została nieco zakłócona przez padający deszcz. No bo fosa jest to teren otwarty, także próba silników rakietowych w deszczu, no przeważnie niezbyt interesująca. I w dokumentacji znalazłem następującą notatkę, że próba została przeniesiona do budynku kaszerowego. Na pierwszym piętrze była zrobiona próba zapłonu silnika rakietowego, przy czym każdy, kto był w Forcie Burridge, a Fort Burridge jest dostępny do zwiedzania, wie, że budynki koszarowe nie stanowią jakiejś ogromnej kubatury i fala uderzeniowa, która powstała po zapłonie oraz fala akustyczna, według wspomnień spowodowała mocne oszołomienie osób, które to obserwowały. Po przeprowadzonych próbach silników rakietowych na terenie Fortu Burridge już nic nie stało na przeszkodzie, aby skonstruować pierwszą rakietę. Pierwsza rakieta była to mała rakieta, typowa rakieta badawcza. Nazwa jej to było RM-1, czyli rakieta meteorologiczna. Jej wysokość, nawet jak na dzisiejsze standardy, była malutka. Miała 82 cm, ważyła 4,3 kg, czyli właściwie można byłoby ją rozpatrywać jako troszkę większą rakietę modelarską. No ale od czegoś trzeba było zacząć. Pierwsze próby w locie rakiety odbyły się już na pustyni Błędowskiej 10 października 1958 roku. Kraków jednak już w tym momencie był miastem i próby nawet z terenu fortu krakowskiego czy z jakiegoś innego miejsca raczej sprowadzałyby zagrożenie dla osób postronnych, dlatego wybrano miejsce, które do dzisiaj jest dość odludne, czyli pustynię Błędowską. Też przyczynkiem do tego była możliwość zamknięcia pustyni, ponieważ pustynia już od czasów II wojny światowej stanowiła poligon wojskowy. Dlatego wojsko miało to w opiece i mogło w łatwy sposób kontrolować przestrzeń wokół pustyni Błędowskiej. Według dokumentacji przygotowanej do lotu szacowano prawdopodobieństwo udanej próby. Mimo wszystko to prawdopodobieństwo było stosunkowo nieduże, ponieważ wynosiło w okolicach 35%. Przy czym o ile z silnikami to już po tych próbach w forcie wydawało się, że wszystko będzie ok, natomiast przy tak skomplikowanym elemencie jak lot rakiety dużo rzeczy może pójść nie tak i w momencie, kiedy się wymnoży całe prawdopodobieństwo, no to jakby prawdopodobieństwo tego sukcesu było w okolicach 1/3. Natomiast wbrew tym obiekcjom lot był dość poprawny, z jednym wyjątkiem. Na górnym pułapie lotu rakieta została stracona z oczu przez obserwatorów. Wobec tego tylko na podstawie wyliczeń można określić jej maksymalny pułap, który jest szacowany na 3 km. Rakiety nie udało się znaleźć.
czyli albo leży do dzisiaj gdzieś na bagnach, albo ktoś ją znalazł i została wykorzystana w gospodarstwie jako kawałek rury albo coś w tym stylu. Niestety nie ma żadnego śladu po pierwszej rakiecie, nie znamy jej miejsca upadku, ani tym bardziej nie mamy żadnych jej elementów. Program rakiet RM spowodował rozwinięcie kilku następnych modeli. Może przeskoczę od razu do rakiety RM-2D, ponieważ w Polsce był to jedyny przypadek, kiedy w rakiecie udało się wynieść materiał biologiczny. A tak mówiąc bardziej po ludzku, była to rakieta, na której pokładzie zagościły dwie białe myszy. Chodziło o przeprowadzenie następującego eksperymentu. Jak zachowuje się układ okostnej w organizmie, który jest poddany dość dużym przeciążeniom? Te badania były robione na zlecenia organizacji stomatologicznych, żeby określić wpływ przeciążeń na organizm. No oczywiście nie można było zrobić tego na organizmie ludzkim, co byłoby najlepsze. Natomiast myszy jako zwierzęta laboratoryjne jak najbardziej do tego się nadawały. Trzeba było rozwiązać kilka problemów. Pierwszym problemem były przeciążenia. Rakiety, które mieliśmy w tamtym czasie przy starcie, miały przeciążenia rzędu 17 g. Czyli każdy kilogram myszy waży 17 kg. Ciało myszy waży 17 razy więcej niż to samo ciało w stanie spoczynku. Drugim elementem było oddziaływanie akustyczne, ponieważ huk rakiety przy starcie mógł te myszy dość mocno przestraszyć. Wobec tego wylosowano 4 myszy i zrobiono im trening astronautów. W specjalnej wirówce poddawano je obciążeniom do 20 g, czyli myszy miały taką specjalną karuzelę, w której się kręciły i tam były trenowane. Zamykano je w specjalnym pojemniku, który miał być odpowiednikiem tej kapsuły, w której będą te myszy później latać. I z 4 myszy 2 zostały wybrane jako te spełniające kryteria pierwszego polskiego astronauty czy kosmonauty, zależy jak to nazwać, bo na pewno nie pilota, bo myszy nie pilotowały tych obiektów, natomiast jak najbardziej były pasażerami. Ta próba odbyła się 10 kwietnia 1961 roku. Pułap lotu wynosił 1500 metrów, czyli troszkę mniej niż w przypadku tej pierwszej rakiety. Zwierzęta od razu zostały znalezione po locie, zniosły lot dobrze. Wszystko to zostało sfilmowane, powstał materiał zarówno do prasy medycznej, jak i prasy lotniczej. I z tego co wiem, eksperymenty na zwierzętach typu myszy już nigdy nie zostały w Polsce powtórzone, przynajmniej w sposób oficjalny. Kolejnym programem w polskim programie rakietowym były rakiety RASCO. Ten program akurat od początku cierpiał na mocne niedofinansowanie, o ile programy typu RM, można powiedzieć, że jak na tamte warunki miały odpowiednią ilość pieniędzy, to program RASCO był bardzo, bardzo spychany na margines, a jednocześnie był programem ciekawym. Wywodził się z tej teorii, która mówiła, że zawsze na paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym jest piękne słońce i nigdy nie pada deszcz, bo Rosjanie strzelają do chmur. I w Polsce postanowiono przeprowadzić podobnego typu eksperymenty, czyli umieszczenie w chmurze takich kondensatorów, które miały zmienić albo chmurę, albo ją rozwiać, albo spowodować kontrolowany spadek gradu czy deszczu. Jednak, żeby umieścić jakąś substancję chemiczną w chmurze, nie można było do tego użyć samolotu. Z tego względu, że najczęściej jest mowa o chmurach burzowych, które samoloty powinno mijać ze względów bezpieczeństwa. Natomiast rakieta jako przyrząd bezzałogowy i w założeniu jednorazowy nie ma takich ograniczeń i w ten sposób z rakiet można strzelać do chmur.
Stworzono dwa modele rakiet, Rasko 1 i Rasko 2. Niestety, ze względu na małe pieniądze, które były w tym programie, odbyło się tylko kilka startów i tak naprawdę nigdy nie stwierdzono, czy szczelanie z rakiet do chmur aerozolem jodku srebra, bo taki był materiał na pokładzie, nie stwierdzono w warunkach takich rzeczywistych, żeby jakoś udawało się zmienić tą pogodę, bo takie było założenie. W latach 70. największy eksperyment, który się udał, to był eksperyment Zimowy Poranek. I tutaj całe szczęście znowu też jest w okolicach Krakowa. I obiekty, które uczestniczyły w tym eksperymencie, możemy oglądać, bo to jest lotnisko na Pobiedniku. Czyli zarówno wieża kontrolna, jak i hangar zostały ujęte w planie całego eksperymentu. I na rysunkach z epoki jak najbardziej się pojawiają, także można te elementy do dzisiaj obejrzeć, czyli mamy tutaj kolejny ślad krakowski w polskim programie rakietowym. Niestety ten eksperyment Zimowy Poranek angażował bardzo dużą ilość osób, bo w okolicach 40 osób były potrzebne do przeprowadzenia tego eksperymentu. Problem był taki, że w momencie, kiedy ten eksperyment miał być przeprowadzony, eksperymentatorzy nie dysponowali radarem Meteo. Wobec tego trzeba byłoby przeprowadzić ten eksperyment w taki sposób, żeby widać było, że ta chmura albo się rozpłynęła, albo rzeczywiście zrzuciła deszcz, który miała w sobie. Wobec tego jedyne możliwości, które były, to były zimy, początek zimy, kiedy są przechłodzone i niewielki jakby przyczynek substancji chemicznej może zmienić tą chmurę, żeby ona zaczęła płakać deszczem. Niestety, 13 lutego warunki meteorologiczne pozwoliły na wystrzelenie tylko jednej rakiety. Później pogoda się na tyle zmieniła, że już nie było sensu strzelać. Była szansa 25 lutego, kiedy pierwsza rakieta poszła w chmury dobrze, a druga spadła w miejsce, które absolutnie nie było przewidziane, na miejsce upadku tej rakiety. Wobec tego eksperyment należało przerwać, ponieważ zagrażało to czy budynkom, czy innym osobom. W momencie, kiedy rakieta spada nie tam, gdzie my przewidzieliśmy, no to znaczy, że coś jest nie tak. I niestety już później do tego eksperymentu nie wrócono. Także to były ostatnie próby, nie do końca udane, polskiego szczelania do chmur, żeby wywołać deszcz i żeby była ładna pogoda. Tak jak w wielu przypadkach apetyt rośnie w miarę jedzenia, po kilku próbach rakiet doświadczalnych, rakiet meteorologicznych, przyszła pora na stworzenie już prawdziwej rakiety. I tą rakietą była rakieta Meteor 1. Rakieta Meteor 1 była tą gwiazdą, jeżeli chodzi o polski program rakietowy. Była już bardzo dojrzałą konstrukcją, zbudowaną jak na polskie warunki w dużej ilości egzemplarzy. I to były te elementy, które przyniosły nam dodatnią wartość z całego programu. Rakieta miała troszkę nietypową konstrukcję, ponieważ była rakietą bardzo smukłą. W mojej ocenie to była najładniejsza rakieta, którą zrobiliśmy. Natomiast rakieta była rakietą jednostopniową, czyli silnik wynosił całość obiektu, a później dopiero w pułapie lotu odłączał się od rakiety grot, który był już modułem beznapędowym i on zawierał główny ładunek badawczy. Ładunek badawczy, czy ładunek użyteczny, był w postaci dipoli, czyli pasków folii metalizowanej, która charakteryzuje się tym, że po rozrzuceniu w atmosferze bardzo łatwo może być złapana w radarze. Czyli mamy stację radarową, która śledzi nam ten obłok dipoli, bo tak to się nazywa, że to jest obłok dipoli na Ziemi. I dzięki temu możemy oceniać, jakie zjawiska zachodzą w atmosferze. Jak ten obłok się rozprasza, jak się przemieszcza. On będzie powoli obniżał, ponieważ siła przyciągania Ziemi będzie go obniżać. Wobec tego będziemy mieć ślad zapisu
na przykład profilu wiatru na różnych wysokościach. W latach 1965-71 przy pomocy rakiety Meteor 1 wykonano 177 startów. O ile poprzednie modele 10 razy występowały jako seria, to jednak liczba 177 jak na polskie warunki, bo cały czas tutaj musimy się odnieść do naszych warunków, była liczbą imponującą. Rakieta bez większego problemu osiągała pułap 30 km, jednak pod koniec jej użytkowania inne technologie też nie stały w miejscu. Między innymi technologia balonowa tak się rozwijała, że powoli zaczęła gonić technologię rakietową. Wobec tego w późniejszym czasie trzeba było zrobić lekki update rakiety Meteor 1 do czegoś nowocześniejszego. Rakieta miała takie już nie tak kompaktowe wymiary jak poprzednie. Jej długość, a właściwie wysokość to było 2,5 metra, natomiast waga nie była duża. Waga to były 32 kg, także spokojnie jedna, dwie osoby mogły taką rakietę ustawić na stanowisku. Jednak nastąpił jeden problem, jeżeli chodzi o rakiety Meteor, ponieważ rakiety nie były w większości odzyskiwane, wobec tego już używanie ich nad lądem było praktycznie wykluczone. Wobec tego, to już będzie ostatni etap naszej podróży, pojedziemy sobie z powrotem nad morze. Może nie na Peenemünde, ale w okolicach jeziora Łebsko znajdowała się baza szkoleniowo-treningowa, gdzie Niemcy w czasie II wojny światowej też strzelali rakiety. Czyli jakby wchodzimy znowu w ten ślad niemiecki i w starej bazie rakietowej przy jeziorze Łebsko na nowo Polacy na przełomie lat 70. zaczęli znowu strzelać rakiety. Kolejną rakietą, która już kompletnie nigdy nie była używana poza tym poligonem nad morzem, była rakieta Meteor 2. Rakieta Meteor 2 z kolei jest dla mnie zawsze była taką rakietą troszkę ikoniczną, ponieważ była rakietą największą, najdroższą i najczęściej występującą jako model rakiety, jak modelarze robili rakiety. Także w momencie, kiedy jechała polska delegacja na zawody modelarskie rakietowe, zawsze musieli mieć model rakiety Meteor, no bo to była nasza taka chluba, mimo że rakieta nie do końca wyszła ze swoich problemów wieku dziecięcego. Rakieta była już bardzo duża. Jej wysokość to są 4,30 m, czyli już nie było mowy o jakby ręcznym załadowaniu tej rakiety na wyrzutnie. Tym bardziej, że jej masa do gotowej rakiety do startu to było 420 kg. Dlaczego skonstruowaliśmy tak ciężką rakietę? Ponieważ w programie rakiety Meteor 1 brakło jednego elementu, który postanowiliśmy badać, czyli temperatury. O ile wyrzucone dipole gdzieś tam sobie latały po niebie i mogliśmy oglądać je na ekranie radaru, to nie mieliśmy profilu temperatury, który wiadomo dość mocno zmienia się z wysokością. Aby zbadać taki profil temperatury, należałoby mieć sondę, która przy pomocy termistora czy jakiegoś innego elementu półprzewodnikowego zmierzy nam tą wartość i wyśle w postaci sygnału radiowego do odbioru z Ziemi. No niestety stan elektroniki w latach 70. Powodował to, że ta rakieta musiała być już odpowiednich rozmiarów, żeby wynieść ten nasz czujnik temperatury łącznie ze stacją nadawczą. Dzisiaj bez problemu moglibyśmy to zrealizować w czymś, co jest wielkości kostki do gry łącznie z zasilaniem. Natomiast w tamtych czasach no to już kawał elektroniki był do tego potrzebny. Okazało się, że rakieta Meteor 2 ma pewne problemy przy starcie, ponieważ startowała dość wolno. Jej czas zejścia z wyrzutni był stosunkowo długi w momencie, kiedy ona nie miała jeszcze wystarczającej prędkości. Powodowało to, że rakieta była
bardzo mało odporna na takie podmuchy bocznego wiatru. No co w przypadku takiego, no nie da się ukryć, kloca, który waży prawie pół tony, no było dość problematyczne. Wobec tego do rakiety dołączono dwa tak zwane boostery, czyli małe rakietki, które miały przyspieszyć ten czas zejścia z wyrzutni, nadać większą prędkość. Rakiety typu boostery, być może część ze słuchaczy zna, ponieważ tego typu rakiety były używane w amerykańskim programie kosmicznym. Te rakiety, te dwie rakiety na paliwo stałe, które były po boku wahadłowca przy zbiorniku paliwa, to właśnie są boostery. Notabene one właśnie były też przyczyną jednej z katastrof, kiedy rakieta przepaliła zbiornik z paliwem. Rakieta Meteor 2H z boosterami już latała poprawnie i udało się dotknąć do umownej granicy atmosfery, prawie dotknąć, bo 7 października 1970 roku rakieta osiągnęła swoją rekordową wysokość 90 km i to było dotknięcie umownej granicy kosmosu, która przebiega na wysokości 100 km, także brakło nam rzeczywiście tylko 10 km do dotknięcia granicy kosmosu i to był jakby ostatni akord, jeżeli chodzi o rakietę Meteor 2, ponieważ jednocześnie był to jej ostatni lot. Program został skasowany, skończyły się pieniądze i program rakiety Meteor 2 nie był kontynuowany. Kosztowała bardzo dużo i wobec tego projekt po wystrzeleniu 10 rakiet został wstrzymany. Także podejrzewam, że modeli zrobionych przez modelarzy było o wiele, wiele więcej niż seria rakiet Meteor 2 liczy. Ostatnia z rakiet, którą chciałbym omówić z tamtego okresu, to jest rakieta Meteor 3. Ponieważ, jak już wspominałem przy wcześniejszych elementach, Meteor 1, jego osiągi były troszkę doganiane przez balony, wobec tego należało zwiększyć pułap tej rakiety. Rakieta Meteor 3 składała się z dwóch członów, przy czym zostało to rozwiązane w sposób dość nietypowy, ponieważ pierwszy człon, który był członem startowym, to była przerobiona rakieta Meteor 1, czyli mieliśmy troszkę na zasadzie kopiuj wklej, wzięliśmy rakietę numer 1, skopiowaliśmy, wkleiliśmy i dostaliśmy rakietę numer 3. Rakieta Meteor 3 miała już bardzo przyzwoite parametry. Przy masie rakiety 65 kg, czyli to jest gdzieś 1/8 rakiety Meteor 2, miała pułap 65 km. Jednak rakieta Meteor 3 pojawiła się już troszkę za późno, w momencie, gdy program był wygaszany, dlatego nie udało się wykonać zbyt dużej ilości lotów. I teraz możemy przeskoczyć do współczesności, ponieważ okazuje się, że po 40 latach od zakończenia polskiego programu rakietowego w Polsce na nowo się strzela rakiety. Dotarłem do materiałów, są dostępne na YouTubie, także można obejrzeć starty. Rakieta Bursztyn, która jest planowana na rakietę, która dotknie już kosmosu, czyli dojdzie już do tej granicy 100 km, odbyła już pierwsze 4 loty. Wszystkie udane. Rakieta bardzo dobrze się zapowiada. Największy problem jest, który dotyczy polskiego prawa. Na razie jest problem z przebiciem się przez te 100 km ze względu na strefy, które są powietrzne, no i ruch, który w tym momencie panuje nad polskim niebem. W momencie, kiedy to zostanie zlikwidowane lub na przykład znajdziemy sobie jakieś miejsce, skąd możemy strzelać tego typu rakiety, przed Polską mogą się na nowo otworzyć możliwości uczestniczenia w programie rakietowym. Także po 40 latach troszkę wracamy do punktu wyjścia. Nie można powiedzieć, że kontynuujemy program, ponieważ zaczęliśmy go zupełnie od nowa, nastąpił reset programu i startujemy jakby od zera. Natomiast pierwsze wyniki są bardzo, bardzo obiecujące.
Podsumowanie tego, co się działo w latach 50. i 70. W tym czasie wykonaliśmy 351 startów rakiet meteorologicznych. Przeszliśmy długą drogę od bardzo prostych rakiet, które przypominały modele i właściwie niewiele się różniły od rakiet wojskowych, od Katiusz, do rakiet, które stanowiły całkowicie naszą konstrukcję. Jej najlepszym przykładem jest rakieta Meteor 1, która była rakietą w pełni dojrzałą, która wniosła spore informacje dotyczące, co się dzieje w atmosferze, jak się układają wiatry, jakie są zmiany. Była taką rakietą, która weszła do takiej regularnej, liniowej służby. Niestety kolejne rakiety i ze względów ekonomicznych nie odniosły już takiego sukcesu, ponieważ nie wyszły ze swoich problemów wieku dziecięcego. Zarówno rakieta Meteor 2, jak i Meteor 3 nie rozwinęła się w pełni, ponieważ program został zakończony. Jaka będzie przyszłość programu? Proszę śledzić informacje o rakiecie Bursztyn. Natomiast pojawiają się kolejne rakiety. Jedna z nich nazywa się Bigos. Dziękuję za wysłuchanie podcastu o pierwszym polskim programie rakietowym. Przelecieliśmy praktycznie przez całą Polskę, od Łeby do Krakowa i z powrotem. Mam nadzieję, że się spodobało. Dziękuję. Mówił Paweł Piszczek.